Hejka, ja jak zwykle klasycznie na spacerku z psiakiem i wtedy do was gadam, ale zobaczcie z tyłu, widzicie? Śnieżek trochę popadał, dosłownie przed chwilą przestał taki gruby, ciężki, puchaty śnieg padać, czyli jest nadzieja, że na Wigilię będzie śnieg. No i bardzo bym tego chciała. Bo dla mnie Wigilia, ogólnie święta bez śniegu, to są takie, no nie mają tego klimatu, brakuje czegoś. Ja pamiętam, jak byłam mała, ile tego śniegu było i dziadka, który odśnieżał, żeby, ogólnie to ja nawet pamiętam, bo miałam wtedy kilka lat, tą zimę stulecia, która była. I wtedy wręcz dziadek na podwórku, my mieszkaliśmy w takim starym bloku, takim po niemieckim, trzyklatkowym i cały tył, to takie nasze podwórko było i tam sąsiedzi, mój dziadek między innymi też, dosłownie robili takie tunele do takich małych swoich ogródeczków, które były tam. Oj, my jako dzieci tam tak się w tych tunelach bawiliśmy, jaka to była frajda. Ojeny. No, pysiek też się cieszy. Ze śniegu. Gdzie go? O, widzicie go? No. On uwielbia śnieżek. Uwielbia. O, jest normalne. On się najlepiej czuje, jak jest właśnie zimno. No, ale tak wracając. Trochę mi jest szkoda teraz dzieci, bo w tym one nie mają czegoś takiego, co my mieliśmy. No my 30-40 lat i wzwyż, co mają. My mieliśmy śnieg w zimę, mieliśmy śnieg na święta, a teraz już od kilku ładnych lat, ja sobie nie przypominam, żeby był śnieg w czasie świąt. Dzieci straciły możliwość też tej zabawy na śniegu. A przecież to było takie fajne. Na sankach, na łyżwach, kurde, na nartach nie umiem. Przyznaję, nie umiem. Próbowałam kilka razy, ale zawsze mi dupsko pyk. Wiecie co, jestem w innym miejscu z pękiem niż zawsze chodzę. Znaczy tutaj też często chodzę, ale po prostu akurat wam nie nagrywałam z tego miejsca. I tu się idzie na trasie, gdzie dzieciaki wracają ze szkoły. A teraz jest nauka przecież no domowa. Online. No i powiem wam, tak tu smutno, tak tu ponuro. Nie słychać dzieci wracających ze szkoły. Ogólnie nie ma tutaj teraz dzieci. Smutne to jest. No naprawdę smutne. Pyniek, nie wchodź na działki. Muszę wam pokazać. O, zobaczcie. Tu są ogródki działkowe. Koło nich jesteśmy. O. A pyniek, co tam są drzwi otwarte do tych ogródków działkowych, to on koniecznie tam by chciał pójść. No koniecznie. Tam go tak jakoś ciągnie. I chciałby się, no nie wiem, fakt, no wiadomo, tam są inne rośliny, inne zapachy i pewnie dlatego go ciągnie, no. No przyznaję, że ja bym też z miłą chęcią tutaj działeczkę sobie kupiła. Ogólnie myślimy o kupnie działki, ale to typowo, żeby była rekreacyjna. Nie chcemy tam, no może parę grządek na jakąś sałatę, rzutkiewkę, szczypiorek, coś takiego. A tak, to typowo rekreacyjnie. Ale to nie teraz w zimie. Myśleliśmy, szukaliśmy w okresie letnim, wiosennym, od właściwie wiosennym już, ale po pierwsze, niewielki wybór, po drugie, ceny działek skoczyły normalnie w kosmos. Ja się wcale nie dziwię w tej sytuacji, kiedy no, jest to lotek, czy się pojedzie na wczasy, czy na jakąś wycieczkę, czy coś w tym stylu, no to działka to jest fajna alternatywa, zwłaszcza dla kogoś, kto ma na przykład małe dzieci. I mieszka na przykład w blokowisku. No my mieszkamy akurat w małym bloczku, ale mimo wszystko, no chcielibyśmy sobie kupić. O, śnieżek zaczyna padać. Zaczyna padać, znowu śnieżek. Na razie to jest tak skromniutko, ale pada. Jej. No ale tak wracając, no nie spieszy nam się jakoś drastycznie, żeby już teraz natychmiast kupić. Powolutku, jak się trafi jakaś fajna, atrakcyjna, w fajnym miejscu. No bo z jednej strony ja bym chciała na przykład tu, ale to jest w środku miasta. I mi to tak średnio pasuje. Wolałabym jakąś działkę, która jest niedaleko lasu. Żeby można było na przykład z pękiem chodzić sobie na spacer. Wiecie, to nie jest śnieg, to jest grad.
To jest grat. Zobaczcie. Wyłączyłam niechcący. Zobaczcie, co się zaczyna dziać. Ale grat, grat. Dobra. Wczoraj zaczęło padać, a dzisiaj jest zima w pełnej krasie. Zobaczcie. Zresztą proszę. Wczoraj z wami miałam dłużej pogadać i jakoś mi nie wyszło przez ten grat. A w ciągu dnia znowu nie miałam, bo chciałabym wam się pochwalić, że w weekend, dokładnie w sobotę, to ja byłam na warsztatach, gdzie malowaliśmy farbami olejnymi na szkle. No dokładnie to nie było szkło, to była pleksa, ale zrobiłam małą migaweczkę z tego. Proszę bardzo. Powiem wam, że mi się strasznie, ale to strasznie to podobało. W przyszłym miesiącu znowu pójdę na takie warsztaty. Znowu będziemy prawdopodobnie malować, a jak nie, to coś innego. W każdym razie to ma być tak, że przynajmniej raz na miesiąc no, coś będzie się tego typu robiło. Co jeszcze nie wiem, bo byłam pierwszy raz na tych warsztatach. Muszę kontrolować pnia. Znowu chcę na ogródki działkowe wejść, bo tutaj są obok akurat ogródki działkowe. W każdym razie bardzo mi się spodobało, bardzo chcę chodzić, chyba załapuję takiego bakcyla właśnie. Nie wiem, czy mi wyszło dobrze, czy mi nie wyszło dobrze. W każdym razie frajdę miałam niesamowitą. Dariu, ja pamiętam o kredeczkach. Kredeczki będą kupione, spróbuję je, bo one też mi się bardzo podobają, ale no w tej chwili akurat miałam okazję farby olejne spróbować, no to farby olejne. A wczoraj byłam w Biedrze, tak z innej mańki. Widziałam te paletki nowe, ale wam powiem tak, pieprznięte, w ogóle, to nawet ja nie zauważyłam, to Radek zauważył, jak przychodziliśmy, że są, i mówi, o patrz, paletki. No dobra, nakręciłam wam tutaj. Ale powiem wam tak, że nic mnie nie zachwyciło. Obejrzałam je w środku, bo była możliwość zajrzenia, ale kompletnie nic. To takie, wszystko takie same jak było. W tle możecie słyszeć dzieciaki, tu jest taka malutka górka. W końcu dzieci słychać i bawią się. A może mi się uda? No nie, nie uda mi się tak. No, w każdym razie dzieciaki tutaj są. Się bawią na górce malutkiej. Nie jest ona jakaś bardzo, bardzo duża, ale zawsze jest. A śniegu bardzo dużo napadało. No bardzo dużo. Oj, w końcu będzie ładna pogoda. Znaczy ładna pogoda. Śnieżna pogoda na święta, z czego ja się bardzo, ale to bardzo cieszę. Ojej. Wiecie co, kończę, bo mi ręce odpadają. Idę z Pyśkiem dalej latać. Hejka, dzisiaj czwartek. No jutro będzie ostatni prezent, ale to zobaczycie w następnym vlogu, bo
Jutrzejszy dzień jest dla rodziny. Nie będę miała czasu nagrywać, żeby później w sobotę wrzucić. Teraz pokażę Wam rzeczy trzy, które były jeszcze w kalendarzu adwentowym. Balsam. To znaczy bardziej to jest takie mleczko nawilżające. Dokładnie przednawilżające. Mleczko, nektar. Okularów nie wzięłam. O, w każdym razie o takie coś. I dwa lakiery. Oj, dużo. Golden Rose, ale przepiękny jest ten kolorek, fioletowy. Mam na paznokciach już, bo to było na początku tygodnia. No i dzisiaj wyciągnęłam taki piękny, z Eveline z kolei. Ojej, Mikołaj mi dużo, znaczy Mikołaj, no nasz kalendarz adwentowy dał mi dużo, dużo lakierów do paznokci. I tak, mam nadzieję, no bo teraz tak jak to oglądacie, to już jest sobota. Mam nadzieję, że spędzacie bardzo miło czas z rodziną, że dostaliście fajne prezenty pod choinkę. No, ja wiem, co ja dostanę pod choinkę, bo robimy sobie wspólny prezent. Zobaczycie w przyszłym tygodniu, pochwalę się tym, no bo to nie jest coś drugiego, ale no, mieliśmy bardzo ochotę na to. I co jeszcze? Właściwie to ja nie wiem. No, życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt i spełnienia wszystkiego, co tylko chcecie. No to na razie. Pa. I powinny być jeszcze teraz dzwoneczki. No to jeszcze raz. Pa, pa.